Co on robi? Ty tak jakby się śmiał, tak, normalnie. Tak, on się cieszy, tak. Patrz. Jaki... On jest psycholem, on jest psycholem totalnym. Puszczam zielone, zielone trzy. Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit. Zwolią mi ludzie, co chcieli tu pękot. Gdzie są widzowie? Dokładnie, moi drodzy, gdzie są widzowie? Jeżeli chcecie zakupić bilet na mój koncert, to macie link w opisie. Kupujcie bilet na koncert do Warszawy 18 sierpnia! Odbiera mi zielone tajemnice, zielone jak ekon sos. A na dodatek możecie tam posłuchać nowej piosenki Ale Ale 2. No cześć, widzowie. Jak wiecie, ja razem z Dave'em mamy przewalone, w sensie Dave troszkę mniej, bo jego dom jest dalej aktualny i może w nim spać. A w moim domu znajduje się prześladowca, który zamknął wszystkie drzwi. Nie mam kontaktu z Mają, widzowie, która jest w środku. Nie wiem, co mam teraz zrobić tak naprawdę, bo zostałem na zewnątrz. To jest drugi film, będziemy próbowali dostać się do domu. Mamy kamery tam w środku, u Dave'a już sprawdzaliśmy kamery, ale teraz będę sprawdzał też kamery przez to, że po prostu już jest zamknięty dom i muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Także zobaczymy dzisiaj, widzowie, kamery. Będziemy musieli ustalić jakiś plan, co zrobimy, żeby przeżyć noc przede wszystkim tutaj. Bo nie wiem, no nie chcę spać tutaj, widzowie, samotnie. Więc zorganizujemy coś bardzo śmieszniejszego. I nie wiem, jak mam się dostać do domu. Napiszcie, widzowie, w komentarzu, w jaki sposób ja mogę się dostać do domu. Zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo. Wszystko się może dzisiaj zdarzyć. Aj, przyjaciele, Ale Ale 2 już jest na kanale. Dlatego zapraszam serdecznie, wbijajcie na kanał Palion w tym momencie. Subskrybuj, a w ogóle to subskrybujcie ten kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, widzowie, bo w ogóle nie mówię o subskrypcjach. A na kanale Palion Games Plus zbliżamy się do miliona, dlatego zapraszam serdecznie, kliknijcie suba, wbijajcie na nutę, jeżeli ktoś słyszał nutę, to piszcie, jak wam się podoba, w komentarzu. A ja was zabieram razem z Dave'em. Idziemy! I zaczynamy, robimy teraz obchód, bo musimy sprawdzić, i widzicie, nie mam nawet kamerzystki teraz. Robimy obchód z Dave'em, czy... Jest zamknięte. Tak, czy znowu jest wszystko zamknięte, czy może mu coś umknęło. Także Dave, ja ci może dam kamerę. Stoi. I będziemy chodzili, okno chyba już jest zamknięte, tak szczerze. O, tu mamy, widzowie, tą informację, którą mieliśmy wcześniej. Czyli te mam was, zobaczcie poprzedni film. Tam się to działo, czyli mam was, mamy ten. Sprawdzamy teraz wszystkie drzwi przede wszystkim. Gdzieś on w ogóle tu jest? Nie, tam jest kot! Żyje! Dobra, rynek tam żyje, nie wiem, czy to będzie widać. Czekaj, może tak dam do kamery. Tak, tak, tak. Widać go? Jest. Widzowie, tam jest kot nawet. On ma chillerę. Okej, rynek, otwórz! Rynek! Idziemy sprawdzić następne drzwi. Nie mogę! Jestem uwięziony we własnym ogrodzie! Widzowie, napiszcie, czy ktoś mnie przyjmie do domu. Ja cię przyjmę, wpadaj! Sprawdzamy te dorsy. Kurde, nie wytrzymam zaraz. Nie działa? Jeszcze są te trzecie, nie? Da się jakoś to, kurde, ten? Może ktoś ma jakieś klucze? Okej. Zawsze pamiętaj, że są jeszcze trzecie drzwi. Zawsze pamiętajmy, że mamy zimny basen, a widzowie, aktualnie jest 40 stopni w słońcu. My z Dave'em się roztapiamy, przynajmniej dobrze, że Dave'o... Kurde, nie mogę, Dave, nie mogę. Co teraz? Nie mam domu. I co robimy teraz? Nie mam domu, Dave. Burza mózgów, tu widać w ogóle coś? No ciężko chyba. On tu siedzi. Siedzi? Tak, zobacz, tu. Widać go? Ej, chyba jest, no. Widać go, chyba widać. Chyba będzie widać. Nie. Może się dogadamy z nim. Prześladowca, czy dogadamy się jakoś? On nie reaguje. Kurde, on ma nóż w ręce. Nie. Dobra, nie. Nie, to, że psychol zamknął mnie w domu. Będę sobie w cieniu. Zobie, co nieco. Nie jest to, że skończyłem pod mostem. Ja... Jeszcze mam ogród. Mamy basen, widzowie, jacuzzi, więc jest chillera, no nie ma co się przejmować, tylko chciałbym wejść do domu, bo nie mam w sumie jak wrzucić dla was filmów. Nie mam jak wrzucić, może do Dave'a, widzowie, pójdę i nagram, wrzucę jakoś film, przynajmniej tego vloga. Staro, nie stam. Coś, kartkę dam. To już jest mój dom. Skrip, ma nóż! Stary, co jest? On z nożem w ręce chodzi. Rynek ma wywalone. Nie, no rynek ma chillera, bo się nie boi w ogóle. Dobra, może przynajmniej kocha zwierzęta, ale nas nie. Ja pierdzielę, on mi grozi, widzowie, on mi grozi. To już jest przesada. Czyli ukradł mi samochód, teraz mi ukradł dom. Wybitnie się dzieje, naprawdę, kocham życie. Ale przyjaciele, bo nie mam jak do was wrzucić filmu, dlatego będę musiał załatwić co nieco, czyli internet i dostęp do komputera. Dobrze, z nami jest Dave'o! To jest! Który nam pomoże, także u Dave'a coś tam zmutujemy i wrzucę wam. Ale niestety nie będzie tutaj Minecrafta teraz, więc nie wiem, co mam zrobić. Wiem co, kamery. Idę na firmę, bo mam tablet tam od taty i będę mógł sprawdzić kamery na tablecie. Także sprawdzimy, widzowie, co się działo w takim razie w domu przez te ostatnie chwile. Bo nie mam niestety na żywo kamer teraz, tylko będę
będę miał sprzed na przykład, nie wiem, 20-30 minut, coś takiego, więc zobaczymy w takim razie, co tam na kamerach może się znajdować. Dobra, Dave'o, mam. Masz? Teraz trzeba sprawdzić. Kurde, nie wiem, tutaj, no dobra, dobra, kurde, ten prześladowca nie może zobaczyć, czy mam kamerę. No ale on tutaj nie będzie, no to tutaj siądź, patrz tu. Dobra, siądźmy. Ja będę z drugiej strony? Nie, siądź obok. A, dobra. Odganiamy to, widzowie, sprawdzamy teraz kamery w takim razie. Oj, będziemy mieli. A myślisz, że tam coś będzie, w sensie fajny widok? Bo ja u siebie to, wiesz, na kompie musiałem wgrywać, dasz radę z tabletu? Dam radę, no spokojnie, czekaj, ogarnę to. Dobra, Dave'o, chyba działa. Masz? Patrz, mamy, to jest chyba sklejka z kamer jakby. Tam gdzie było, tam gdzie czujniki wykrywały, że on chodzi, nie wiem czy widać, czekaj. Oj nie. Jest teraz? Ciężko. Widzowie, musimy zmienić miejscówkę, bo nic nie widać na tym tablecie jednak. Ale to nawet lepiej, bo nie będzie widać. Prześladowca nie będzie wiedział, że mamy faktycznie ten tablet. O, tu będzie już lepiej. Tak, tu jest na pewno, tak, tu jest. Dobra. G. Dobra, to robimy, widzowie, kino, sprawdzamy, co prześladowca robił w moim domu. Dawaj. Okej, okay, na pewno widać wszystko? Tak. Wszystko, nie? Jest? No. Jest pięknie. Dobra, sprawdzamy. On siedział na moim kompie. Palionowo jest odpalone, patrz. On odpalił sobie palionowo. I gra, ja wam będę mówił, bo to jest mały ekranik. Rozwala mi dom! Co jest? To mnie widać na kamerze, ale nieważne, widzowie, rozwala mi dom i kanapy teraz w domku. Co za typ! Czekaj, bo to jest takie malutkie. Wszedł, łóżko mi rozwalił teraz. Ale normalnie gra! Wkurzył się, wyłączył. Patrz! Co on zrobił? Co on robi? Wyrąbało mu Minecrafta. Wychodzi. Wyszedł. Ej, co jest? A bo to od razu ten. No to jest automatycznie czujniki wykrywają, gdzie jest ten. To w salonie siedział przed chwilą. To wtedy oglądał? Patrz co on robi. To telewizję odpala. Ej, twój kanał tam jest chyba? No, tam jest mój kanał, no. Nie widać kolorów za dobrze, ale chyba tak. Jest, odpalił. Wam będę mówił, widzowie, on odpalił. Mój film. Ej! Odpalił. To jest spalionowa stara. Tak, mój film odpalił, tylko nie wiem jaki. Jakie zdjęcie rzucam. Patrz, przewija. Przewija. Dobra, zaraz się dowiemy, widzowie, co to jest za film w takim razie. Zaraz się dowiemy. O! Real life. Co to jest za film? Czekaj. Co on chce nam... Ja wiem, jaki to jest film. To jest to, co ty dostajesz od niego. Coś, co mnie dusił? To jest to. Co ty gadasz? To jest chyba to, stary. Ej, tak, te noże wtedy były. Tak. Okej, czyli on będzie teraz... Co on chce nam pokazać przez to? Nie, czy on chce pokazać te duszenie ponownie? Pa, on się cieszy z tego, że mnie dusił, ty. Nie wiem, czy to tam w ogóle widać, to jest tak malutkie. No, coś bardzo tam, coś tam może, bo tutaj też mam ekran, będzie to widać. Okej. O! Co jest? Przerwało? Nie, jest dalej. Staram się go coś pokazać. To zobaczymy, jest teraz, nie? Tak, to jest teraz ten moment. Zobaczymy, co on zrobi, jak mnie będzie dusił. Co on robi? Ty tak jakby się śmiał tak, normalnie. Tak, on się cieszy, tak. Patrz. Jaki... On jest psycholem totalnym. Patrz, włączył. Idzie. Wychodzi. Poszedł. Jaki, patrz, dalej jest, co? Ale długie nagranie, stary, no. Co jest? Kuchnia? Nie, i co on czegoś. Szuka, co on szuka? Czego on szuka, ty? Ale psychol, nie mogę. Patrz, tak jakby otwieram cały czas... się wszystkie szafki w kuchni. Ale to jest dziwne, stary, nie? O kurde, co on? Noże pozbiera! Wszystkie noże znowu zbiera! Patrz, wszystkie jakie są! Wziął wszystkie noże! Jaki super... Ej, co jest? Do góry? Do mojego pokoju idzie? Nie. Na strych? Na strych! Na strych idzie? On jest niepoważny! Ej, to jest mega dziwne, stary. Nie. Co on na strychu chce zrobić? Jest nagranie na strychu, jest kamera na strychu. Ale nic nie widać. Ale mało tam widać, tam jest mega ciemno. Widzę, gdzie to schował. Do szafki. Widzę. Wiem, w której szafce są noże. Dobra, to pójdziemy tam. Jak się kiedykolwiek. Znaczy, jak tam pójdzie, jak jest zamknięte? Jak się kiedykolwiek dostanę do domu. O kurde, mocno. Dobra, widzowie, te kamery nam. No nic nie pomogły. Super po prostu, nie? Nic nam te kamery nie pomogły. Nie wiem, widzowie, co jest z Mają. Będziemy się próbowali z nią kontaktować. Musimy, widzowie. Chodź Dave tam, bo tam lepiej mózg pracuje. Dawaj. Dobra, przyjaciele, jestem razem z Dave'em już. Kamerę odpaliliśmy. Dalej mamy oczywiście potem podgląd, najwyżej, jak będziemy chcieli kamerę mieć. Dave'o musi obmyśleć plan. W czym będziemy spać w nocy? No nie wiem, stary, no jest kilka opcji. Jakie? Albo jedziemy do mnie. No. To nudne. Albo robimy coś bardziej charakterowego. Tak, żeby być blisko domu, no. W tym domku tu? Nie! Można na przykład kupić namiot.
Namiotu? Czemu się śmiejesz? Postawimy namiot na ogrodzie. Piękny. Tak, to będzie fajne. To jest dobre. Nie, dobra, widzowie, jedziemy kupić namiot. Spędziliśmy noc w namiocie pod domem Paliona. Dobra, zróbmy tak. To widzowie, to pojedziemy u mnie kupić namiot, a u Dave'a cały ten namiot rozłożymy. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę. Chwilę roboty, ja nie mogę. Będziemy musieli przygotować też rzeczy na noc i tak dalej. Także no, trzeba się, widzowie, przygotować. Na szczęście mamy jak z bramy wyjechać, mamy samochód. Nie mamy tylko jak wejść do domu, to jest najgorsze. Kamery są... Ej, ktoś mi napisał. Kto ci napisał, co? Teraz? Wiadomość. Maja. Ktoś tu jest, Paweł, pomóż mi, patrzcie. Ej, stary, przecież ona jest w środku. Ktoś tu jest, Paweł, pomóż, nie wiem, czy to widać. Widać. Ktoś tu jest, Paweł, pomóż mi, widzowie, Maja jest... Kurde, co teraz? Ej, ona jest przecież w środku, stary. Ona jest w środku z tym prześladowcą. Ale o, jaja, co teraz? O, stary, kurde. Nie mam pojęcia. Musisz ją odbić jakoś, ale jak? Nie mamy wejścia do domu. Oknem. Dobra, to jest... Kurde, to co Maja teraz, to jest zakładniczka? Niech ona się zamknie i nie dam, wiesz, w pokoju, niech ona w ogóle nie wypuszcza. Dobra, napiszę wizowej, żeby się Może on nie wie. Zamknij się w toalecie. Weź najpotrzebniejsze rzeczy. Jest duża szansa. Dobra, stary, nie ma co, lecimy po namiot chyba, co? Dobra, wizowie, jedziemy po namiot. Namiot! Wszystko zrobiliśmy. Dobra. Jazda. Dobra, moi drodzy. Walić tego prześladowcę. Miał do nas klosu teraz, żeby nam pomóc i będzie z nami spędzał noc, moi drodzy, w namiocie. Tak, w namiocie razem z nami spędzi noc. Dlatego idziemy teraz kupić do Decathlonu namiot, jakieś potrzebne na latarki i tak dalej. U Dave'a go rozłożymy. Siadamy do furki, chodź, chłopaki. Dobra, czy jak wpiszemy Decathlon, szukaj, sprawdźmy. No nie, co to jest? Co jest? Nie masz internetu! No nie, on nam wszystko wyłącza, to wszystko wina tego prześladowcy. Dobra, widzowie, zaraz to wpiszemy, może przez to, że nagrywamy, bo telefonem teraz nagrywamy. Dawaj, chłopaku. Tu dojechaliśmy. Musimy kupić najlepszy namiot, jaki jest w naszym życiu. Razem z Klosem i spędzamy najlepszą noc. Chociaż ta noc będzie ciężka, jest ultra gorąco, ale naprawdę, tak ciepło w tym roku jeszcze nie było. To jest po prostu tragedia. Gdzie ten Decathlon? Chyba tam. Tam! Gdzie? Gdzieś tam z przodu, dawaj, lecimy. Tam gdzieś? No, Klocu zna te rejony, to on będzie prowadzić. Tak, jesteś naszym przewodnikiem. Tak jest, moi drodzy. Już jesteśmy kolejny raz w Decathlonie, już kolejny. Bo tam się okazało, że mapy nas oszukały i nie ma tam Decathlonu. To dojechaliśmy już do prawdziwego Decathlonu i mam nadzieję, że będą tutaj namioty. Jak nie będzie namiotów, to się powie się, moi drodzy, naprawdę. Bo 20 albo pół godziny jeździliśmy. I teraz proszę. Pytanie, co o tej pomyłce sądzi Klot? O, mega beka ogólnie, widzowie. Ale teraz mam nadzieję, że uda się kupić nasz ukochany... Tak, namiot. Dobra, to wbijamy w takim razie do szopa. A, czekaj, zamknął go. I proszę, namiocie, błagam. Ostatnia szansa. Dobra, widzowie. A nie, stary. Mamy namiot, dobra, musimy powiedzieć, który chcemy. Dawaj najtańszy. Który? Tego dawaj. 400 zł! Ja jestem za tym. 200! Ja pierdzielę. A jest coś jeszcze? O, ten, pa. Ten ma taką komorę, widzisz to? Boże, jaki fajny. Ten ma taką komorę. Dobra, mamy naszego wybranka. Jak więcej? Półtora koła. 1200. Mamy... O, patrz. 3000. Ja tu idę. A tam w środku jest kula do dyskoteki. Co? Ej, jak tu wejść? Ej, czekaj, gdzie to jest wejście? Chyba z boku. Ty, nie ma wejścia. Ty, to taki rozłożyć? 700. To był koniec. Ładnie, no. Ja nie wiem, jak do niego wejść, ty. Tu! Po tu! Jo, pierdziele! Ej, dobra, to jest mocne. To jest mocne, zobacz. Ej, co jest? Zobacz, ten jest najlepszy. No to nie jest G. 3 koła. 3000. Ej, nie, no dobra. Klocu, bo ty mówisz, który, bo ty jesteś rzemieślnik. Nie. O, patrz, tutaj jest dla nas Dave, a tutaj jest osobne dla Kloca, widzisz? Ej, to nie jest idealne, nie? Szkoda, jak to się montuje. O, ej, kurde. To się nie montuje z 5 godzin. No, nie. W kosmosie. Nie, nie zmontowalibyśmy tego. Dobra, idziemy dalej szukać rzeczy. Dobrze, widzowie, szukamy cały czas rzeczy potrzebnych do filmu. Mamy taką szkoteczkę. Uj, ale dziwna. Fajna, nie? No. Taka miękka jest, widzowie. Jaka dziwna. Stówę. 7 dyw. Nie. A 7... Ping-pong. Dawid mówi, że nie chce, ale teraz ocena. Bierzemy. Ja na tego nie brał. Kozacko by się grało. A to jest za małe. No dawaj. To ma 2 metry chyba tylko. To nie ma nawet 2 metrów, przecież ja mam... To ma 1,5 metra. Wyciągasz to, wstawiasz i, no i grasz, nie? Nie, ja bym tego... Ile to? Było, widzisz? Było. Ale zobacz. A, jest taka... Było? Oferta. Było, jest. Że warto. Jest. Że git. Było i jest. Czyli taki steel alert.
Bo jest ostatnie, bo jest ostatnie. To i od razu, dobra, Dawid, i wybieramy najlepsze pro. 160. Ale to są takie pro. Ja na WF-ie. Amatorzy. Na WF-ie to ja grałem takimi, co nawet tego kauczuka już nie miały. No tak, ja widzowie rozumiem, że prześladowca jest teraz w naszym domu, ale my musimy troszkę rozrywki mieć. To są te takie WF-owe. Takie zwykłe. Fajne właśnie. To nie wiem, czy jestem, a te kolorowe? To lepiej, białe czy pomarańczowe? Białe. Białe? O kurde! Co paka? Nie opyla się. No, bierzemy to. Ale co sądzicie o takich kolorowych? Nie, lepsze tamte. Bardzo ładne. Te zwykłe? No. Takie standardowe, tak? G, no. Okej. Okay. To się nie zmieści w namiocie. Ale nie, no obok. O kurde. Ej, to nie jest takie lekkie. Ale na wózek to daj, na wózek. Ciutkie. Zakup. A jeszcze trzeba kupić namiot. Moi drodzy, ja już dojechałem do domu. Oczywiście nie mogę wejść dalej nic, ani do domu, ani nic. I jestem sam. Już Dave pojechał, więc ja muszę sobie jakoś przetrwać tutaj na zewnątrz. Pokażę wam, jakie rzeczy udało mi się ogarnąć już na trawie, bo jest to, pokażę wam zresztą. Patrzcie, ile tego jest. Mnóstwo. Mamy namiot, mamy jakieś tam inne duperelki. Tu jest namiot. O, i latarki kupiliśmy, widzę. Jedna latarka 60 zł. Ale kupiliśmy na noc, moi drodzy. Muszę jakoś przeżyć. Dobra, jestem w domu, zamknięty. Ale mamy rzeczy. Kupiliśmy tego grilla jednorazowego. To będziemy, jak już rozłożymy namiot, moi drodzy. Jest namiot. No najważniejsze to na razie namiot, latarki i grill. Teraz musimy jeszcze kupić tylko jedzenie. No i jakoś przetrwamy tą noc. Potem do mnie Dave przyjedzie, żeby mnie już wspierać, moi drodzy. Ja muszę, tu jest tak gorąco. Muszę czekać po prostu. Poczekam na Dave'a, bo przyjedzie do mnie. Jutro u Dave'a będziemy rozkładać namiot i potem spędzamy noc w namiocie. Pamiętajcie, żeby wbijać na Ale 2. Nie. To jest mój dom. To jest twój dom? Co tu robi mój dom? Serdecznie widzów, witam! Przepięknie! Patrzcie, jaki piękny banerek jest za mną! Palion Ale 2, zwiastun 5 lipca, godzina 20.00 będzie zwiastun nowej piosenki, a potem 12 lipca będzie cała piosenka. Mam nadzieję, że już macie wszyscy budziki ustawione i robimy pogrom na YouTubku. Patrzcie, widzowie, naprawdę, teledysk będzie wykwintny. I co chcę wam powiedzieć, że na sklepie doszły takie opaseczki, które widzicie na moim mikrofonie. Jest pomarańczowa nowa, zielona nowa i czarna nowa. I do tego teraz na ekranie widzicie nowy produkt, który jest na czarno i chciałbym, żebyście zgadli, co to będzie za produkt. Będzie może za około tydzień na sklepie, tylko chciałbym zagrać w taką grę z wami i żeby wszyscy zgadywali, co to takiego może być. Co to jest, widzowie? Napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że zgadniecie. Nie będę wam jeszcze nic zdradzać, ale ja będę sobie czytać komentarze i może gdzieniegdzie przypnę serce. Także dawajcie znaka. A teraz, przyjaciele, musimy dorwać prześladowcy, który grasuje tu już chyba od 2 tygodni i pojawia się bardzo sporadycznie i będziemy musieli zrobić dowody. Idziemy na policję, robimy dowody i będziemy go dzisiaj śledzić po to, aby zdobyć nowe informacje na temat prześladowcy. Musimy się więcej o nim dowiedzieć. Przyjaciele, to jest bardzo ważne. Ale to bardzo ważne. Idziemy po Lola. Nie wiem, gdzie ten prześladowca na razie będzie. O, jest. Patrzcie. No, on się, widzowie, pojawia, bo dlatego zacząłem nagrywać, widzowie, bo on znowu się zaczął pojawiać. Lolowski! Jest problem. Znowu prześladowca jest na naszym serwerze. Ale jest jeszcze inny problem. Co się dzieje? Bo ja się nie mogę dozwolić też do moich rodziców. Ja chcę skończyć spotkać, się z nimi zobaczyć. No, załatwimy to, jak rozprawimy się z prześladowcą. My nie możemy twoich rodziców zaprosić do wioski, gdzie gra z... O kurde, jak się wystraszyłem! Co się stało? No, psał tutaj! Obok twojej nie rodziny. Nie widziałem go. Obok twojej pokazałeś właśnie, że masz rodzinę, geniuszu, prześladowcy. Ale mi się zdaje, że on by doskonale o tym wiedział i wiesz co? Boję się, że on też macza może coś z tym palcami. No właśnie, dlatego nie możesz pokazywać swojej rodziny prześladowcy, bo on jest, może być nieobliczalny. No masz rację, a właśnie, a czy ty myślałeś może co możemy już zrobić z tym prześladowcą? Aktualnie chciałem iść na policję, która ostatnio nic nie zrobiła, ale to my zajmiemy się tą sprawą, zrobimy niezbite dowody i będziemy musieli Lolo go śledzić na... Czekaj, bo zrobiłem zdjęcie. Tobie zrobiłem, jakie ładne. Pokaż. Takie znienacka. Bardzo ładne. Czekaj, muszę znaleźć tryb kamery. O, mam tryb kamery, na którym będę widzieć. Jest tam, widzę go na dachu, chodź. Spokojnie, idziemy na policję. Ogólnie ja sobie myślałem tak dzisiaj o tym i tak, no nie wiem co o tym sądzisz, bo powiem ci, że to jest nieczyste zagranie. Posłuchaj. To znaczy? Ja myślałem, żeby ukartować troszeczkę to i sfejkować po prostu dowody. Ale nie sfejkujesz dowodów, jak ty chcesz sfejkować prześladowcę? Ustawiamy sobie skina prześladowcy.
Ale skąd, skąd ty weźmiesz jego skina? Nie zrobisz trzeba go zrobić jeden. Zdjęcia. Trzeba zrobić zdjęcia. No musi być podobny. Zrobimy zdjęcia jego skina. Lolo, i... mamy dorwać praw. Co nam to da? Oni nie będą. Stary, oni go nie złapią. Zrobimy... No ale my zrobimy fejkowe dowody do niego, na przykład, że patrz, to że my musimy go złapać. To my musimy go złapać. No ale policja to musi zrobić. Co, dobra, dobra, chodź na policję. Porozmawiam sobie z panem policjantem z Palionowa i zobaczymy, jaki on jest wykwintny. Dobra, patrz, ja ci pokażę, no dobra, jaka to będzie rozmowa. No ja jestem pewny, że on to jest niekompetentny. Porozmawiamy, o patrz, jestem już policjant, pogadamy. Panie policjancie, poruczniku? Tego. Dobra, tu jest co chwilę inny policjant. Jaki jest, i co was do mnie sprowadza? Co to za policjant jest? Ja mam pytanie. Widziałeś tego gościa? Nie, Lolo, tam nikogo nie ma na tym zdjęciu. No, czekaj. To jest on. No ty! Jesteś zarysowany! Nie, ale co nic nie zrobił! Dobrze, panie policjancie, zejdźmy na dół na spokojnie, ja muszę panu wszystko powiedzieć. Co wy ode mnie chcecie, małolaty? Pewnie inni policjanci nie przekazali panu, bo pan jest nowy. Mam nadzieję, że pan będzie lepszy. I tak, grasuje tu osoba, która jest bardzo, bardzo szemrana. Nikt nie wie, kim ona jest. Pojawia się i to znika. I nie ma twarzy, To ja mam twarz, to nie jestem ja dlatego. Okej, czyli pojawia się i znika i nie ma twarzy. Tak jest, nie wiemy, co z nią zrobić. To jest na pewno Pennywise. To nie jest żaden Pennywise. Ach, ta policja, ta palionowa policja. Chodzi o to, że my zgarniemy dowody, damy wam tu wszystko na tacy i wy coś zrobicie dowody? Z tym, okej? Okay? Ale jest, kogo patrz, dowody? Patrz. Kurczę, był tam. Był tam, tu! Nikogo nie widzę! Lolo, co ty robisz? Daj lajka! Daj lajka! A ty? Daj lajka! Młody, teraz tak, bo zaraz porozmawiamy inaczej, dobra? Co ty robisz? O nie, tutaj nie daj lajka, tego nie chcemy! Ktoś cały czas przychodzi mi na policję i zawraca mi gitarę. Nie mam czasu w spokoju zjeść makowca. Idźcie mi stąd i mnie nie denerwujcie. Aha, czyli mamy sobie sami poradzić. Nie pomogę wam, nie mam na to czasu. Dobra, nara. Dobra, mówiłem. Ten policjant to jest prześladowca, dlatego nie chcę go złapać. To nie jest prześladowca, bo prześladowca się pojawił za szybą, jak z nim rozmawiałem. Kurde, no dlaczego moje dalej nie działają? Obaliłem, a prześladowca, może to jest owca? Prześladowca. Oje, masz mnie, muszę uciekać! Nie, no Lolo, wiem, że to nie ty, bo się przecież pojawia przy tobie. Dobra, no Lolo, teraz tak. Jestem, na dachu, patrzcie na was. Widzę go. Nie zwracajmy na niego uwagi, jak pojawi się na troszkę dłużej, odpalamy kamerę i będziemy mogli go potem śledzić przez cały czas, dobra? Będziesz go śledził, ja nie widzę, bo nie mam. O, Dave! Ej, siemanko, Dave. Co to jest? Dave, problem. A to jest chyba najmniej ważne aktualnie. Jak to? Nie no, piosenkę se wrzucam, no taka Jezu, z pologalkowego. Strzelałem do domków, ale Dave... Nigdy się tego nie widziałem, jaki ty masz... Mówiłem. Dobra, to ty go w ogóle widziałeś kiedykolwiek? Wczoraj, pierwszy raz. Wczoraj go widziałeś? Więc tak, właśnie jest ta persona, która pojawia się i znika tutaj na tym serwerze. Jest to tak zwany prześladowca. Cały czas próbuje nam zrobić na przekór. I musimy zdobyć niezbite dowody. Dave, powiem ci tak, zobacz sobie tą kamerę i odpal sobie ją teraz. Nie wiem, czy będziesz miał ten sam tryb. Widzisz to? Na tym trybie udało nam się ogarnąć, że prześladowcę widzimy cały czas i on nie znika. Bo on znika, nie wiem jak on to robi, ale on znika cały czas i jest taki mega tajemniczy. Ja wam teraz powiem. On jest ogólnie ubrany w kombinezon, który odbija promienie światła, dlatego on nam znika, bo nie widzimy światła, a ta kamera działa na Nie mogę, nie mogę, Lolo, to nie teorie, to nie to. Ale stary, ale czemu nie możemy... Ale on chyba mówi rację, no, to Był tam, na gdzie? Balkonie. Na balkonie był. Kameruję go na baterię. Nie, zniknął, nie ma go. A może, potrzebujemy okularów przeciwsłonecznych, żeby go widzieć. Mam go. On poszedł, ty musisz go mieć cały czas na muszce, bo jak zginiesz, jak on ci wejdzie gdzieś za róg, to już go nie zdobędziesz niestety. Ja jak się pomysł. To wyłącza? Rzuć mi. O. Weź jak to, się, ode mnie ten jak się to O, jak ty wyglądasz! Dobra, ja mam pomysł, co zrobimy. Stoi? Jesteś różową żabą. Chłopaki, ja mam pomysł. Chodźmy, musimy znaleźć wasze głowy i zrobimy wasze fejkowe skiny, postawimy tu głowy i on będzie chciał wam coś zrobić. Przecież i będziemy on nie jest tak głupi, to jest prześladowca. Obrycie. Widzisz, i on znika i to jest to. On chce nas zastraszyć. To jest to, że to nie jest zwykły ziomek, on jest po prostu mega mądry. To nie to jest może jakiś... trzeba się go nie bać. Ej, co to A było? A co, jeśli damy kartę to Uno Reverse?
Dobra, muszę złapać go na kamerę i będziemy go śledzić. Dajemy, dobra? Kartę Uno Rivers i to my go będziemy śledzić. No ja daję teraz plus 4. Jesteś niepoważny. To 4 osoby będą go śledzić. Nie będziemy, Lolo, grać w żadne Uno. Skup się, owco, skup się. Musimy złapać go, zrobić mu zdjęcia. Teraz zmieniam tryb na zwykły. Musimy zrobić najzwyczajniejsze fotki. A potem będziemy go śledzić. Także jak wołajcie mnie, po prostu chadzamy się po palionowie i dawajcie znak, jak go widzicie, gdziekolwiek. No dobra. Więc patrzcie, nie ktoś idzie tyłem, nie ja idę przodem i nie ktoś idzie bokiem. To ja idę tyłem. Ej. Ty, o, Lolo, idź bokiem. Jest, kurde, nie zdążyłem, za szybko, no za szybko, za szybko. Refleksu nie masz. Jest. Ty. Chyba mam. Ale mam pomysł, mam. Mam. Jest? Mam go. Jest. Masz go? Mam go. Ale ładnie uchwycony. Dobra, może poczekajmy na noc, bo w nocy on się częściej pojawia, mi się wydaje. Dobra, dawaj, czekamy na noc. Ja bym przeczekał po prostu, aż pojawi się księżyc. Dobra, wyspali? Nie. My nie spaliśmy, koleś, jest noc. Ja słyszałem dziwne dźwięki w moim domu i się ukryłem pod łóżkiem. I tylko tyle tak, chcę powiedzieć. Się. Lolo, my nie możemy się go bać, jak on zobaczy, że my się go boimy, to będzie grubiej, rozumiesz? Ja się go na przykład w ogóle nie boję, a wy? Ja się bardzo boję i muszę się do czegoś przyznać, ale to będzie sekret. Się cykam. Plecy! Jest. Poczekaj, muszę kamerę odpalić. Nie mam trybu odpalonego. No to odpal. Poszedce, czekaj, to jest tak trudno. Mam już, może zniknął już. Lolo, masz go gdzieś, tu poszedł, w lewo, Lolo, nie tam. I zniknął. Ja nie mogę. Ej, muszę się wam do czegoś przyznać. W nocy zasikają się w majtki. No bo się co bałem. Ty gadasz? Ale ten jest tu! Dobra, widzę go, mam, będę go widział. Gdzie jest? Poszedł do mnie do domu. Poszedł do mnie na chatę. Gdzie jest tutaj? Bo wy go nie widzicie, ja go widzę na kamerze. Jest w rogu tu. Nie patrzcie na niego, żeby nie było. Udawajcie tam. No, nie widzicie go, dobra, nieważne, ja go widzę. Wyszedł z mojego. Nie, jest w moim domu dalej. Idźcie za mną po prostu cały czas, idźcie za mną. Dobra, co ty robisz? Serio, no nie żartuję, ja go widzę na biało. Szukamy niewidzialnego człowieka. A, i rozstawiamy, widzicie tą kamerę? Tak. Postawił, on ją kamery mi rozkłada na ścianach. Zdejmij obiektyw, to nie będzie działać. O. Kamery mi rozkłada, no patrz. Jest? Ej, w całym domu mi kamery dał. Oniszcz te kamery. Nie da się ich zniszczyć tak normalnie. Aha. Ej, idzie do twojego domu, Dave. Nie idzie, bo... Czekaj, no ty idziesz teraz w stronę domu Tosta. Nie, domu Dave'a przecież, tu jest twój ale dom. Ale go tutaj nie ma nawet, ja go nie widzę. Ale ja go widzę, on wchodzi. Wchodzi ci do chaty, Dobra, takie gadanie, no. Patrz, przecież kamery, nie... zobacz, kamery ci rozłoży na 100%. Go nawet nie ma tutaj. Patrz, kamera będzie, poczekaj. Patrz, uwaga, masz. Patrz, dał. No nie, widzisz? Jak on ma takie super moce? No weź, no to dał. No jak go widzisz, to mu coś zrób. Zasłoń te kamery potem, zaraz je ogarniemy. Zaraz je przysłonimy, ja na razie go śledzę, gdzie on te kamery rozkłada. Dobra, ja mam pułapkę na niego. Szuka kolejnego miejsca. Gdzie on jest? U góry, tu gdzie. Dobra, ja postawię piasek, żeby mu spadło na głowę. Ej, tutaj na baza? Ej, on zaraz tunel jakiś tajny. Co to jest? Tajny tunel, Dave. Ja tutaj nigdy nie byłem. Patrz! Co to jest, Dave? Co to jest? Ej, to jest od niego. O kurde. Ty patrz na niego normalnie tu. Ej, zgubię. Ja widzę go, dobra. Ale mocno, nie wiedziałem, że on takie coś. Widzę go. Rozkłada więcej kamer? Nie. Idzie rozłożyć więcej kamer. Patrz. Ja mam nadzieję, że już nie w moim domku. Dał ostatnim. Dobra, wyszedł. Pytanie, ale dziwnie woda wygląda obrzydliwie. On tutaj jest gdzieś? No, gdzie on idzie? Ja go nie wiem, jak to jest głupie. Ej, daj nam też taką kamerę, to będziemy go wszyscy widzieć. Musimy sobie załatwić wszyscy, ja widzę trawę na różowo. Ale to jest schizujące, ja nie wiem, co się dzieje, to jest kamera się pojawiła przede mną. On kurde na samym palionowie rozkłada kamery. Może on, on musi mieć jakąś bazę. On musi mieć jakieś komputery. On musi mieć jakieś komputery i on musi patrzeć z tych komputerów przez tę kamerę. Może nas śledzi jakoś ty, dobra, to o, jest. O nie, ja mi się wiem, wydaje, to że to być. Jest Batman. Albo... Nie. Albo wiecie co jeszcze? On rozstawia te kamery, bo nagrywa o nas vloga. Idzie do mi się wydaje, domu, że to jest Chipson. Jaki Chipson? Ej, on... Bo on nagrywa vlogi! Ej, mocna teoria i dlatego go nie przejście? Ma! Dobra, widzowie, piszcie do Chipsona, czy on jest prześladowcą! Patrz. Rozkłada ci kamery, Lolo, tobie też! Nie, idzie do twojej rodziny! Nie, otwiera nie, ci dobra, te. Nie, widzisz, otwiera ci. Widzisz, jest głupie, że tutaj nikogo nie ma, my tu nikogo nie widzimy! Nie, ja to chodzę tylko w tym miejscu, nikogo nie ma! Daj ci kamerę! No jak, gdzie? Dawaj mi go, ja go znajdę. Gdzie on jest? Schodzi na dół, schodzi na dół.
Ja mu dam. Nie bij go, nie bij go, bo pomyślisz, że cię widzi. Nie bij go, nie bij go. A dobra. Nie widzę nikogo! Jest, jest ten, jest... Jest to ktoś? Przy twoim stanowisku dał kamerę. Swoją! Podmienił twoją kamerę na swoją! On będzie się teraz prześladował, jak będziesz, nie wiem, nagrywał filmy. Ale masz fajną kolekcję Lego Star Wars. No fajne, nie? No. Teraz poszedł tutaj i tutaj w sypialni ci teraz zaraz składa. O nie! Składa ci w sypialni kamerę. Poznam jak to obsesja jest odwrócona? Dinerbone jest napisane. Więcej kamer, jeszcze więcej kamer? On ma podgląd na wszystko, my nie mamy gdzie się skitrać. Patrz. Gdzie on ci... A gdzie on jest? No, tutaj teraz, widzę, stary. No. Chyba wychodzi, chyba wychodzi. Dobra, niech on se wyjdzie. Musimy te kamery jakoś ogarnąć. Co z nimi robimy, bo ich się nie jest da za dużo, jest za dużo tych kamer, nie, nie da się. Słuchajcie, ogólnie nie tak się da zrobić, blok zniszczenia, który dobra, mieli. Dobra, pięknie. Dobra, trzeba je porozwalać wszędzie. Czekaj, tam też jest. Tu jest jedna. Dobra, Dave, idź też do swojego domku i porozwalaj, niech każdy w swoim domku porozwala kamerę teraz. Dobra, dobra. Ja już rozwaliłem. Już rozwaliłeś? I znaczy nie wszystkie. Porozwalaj sobie, ja idę do swojego domku, bo też mam dużo tych. Spotkajmy, jak porozwalacie kamery, to spotkajmy się przy fontannie, dobra? Dobra. Idziemy go dalej śledzić, musimy znaleźć w końcu jego bazę, bo tak to nic nie zdziałamy, Lolo. Idę do swojej chaty, dobra, widzę. Muszę wyniszczyć wszystkie kamery, które są w moim domu. Gdzie on... Dobra, to jest moja, to nie jest od niego. Pytanie, gdzie on teraz porozstawiał te kamery, bo ja nie... tu jest jedna, o, to on porozstawiał. Zlecimy! I nie mam bloczka, to nieważne. Tu jest kolejna kamera. Kurde, podgląd na cały dom by miał mój. Tak nie może być. Gdzie jeszcze? Tutaj też! Nie ma kamery. Proszę bardzo, nie ma kamery. Czy jeszcze tam u góry? Kogo to chyba nie jest od niego? Nie, on by nie dosięgnął nawet, żeby tam postawić. Czekaj, czyli w moim domu było tak mało tych kamer. Tu Dave'a i Lola dał tak mnóstwo. Przecież kurde, wiecie co? Zniszczę to. Bo ja się boję, że to może być jego też kamera, bo nie widziałem szczerze. Dobra, ja wszystkie kamery porozwalałem, idę po Lola. Idziemy zobaczyć, czy on przyjdzie, bo po prostu poczekajmy w sumie przy tej fontannie, aż chłopaki przyjdą i zaczniemy śledzić go do upadłego. Dobra, pany, jesteście gotowe? Wszystkie kamery zniszczyliście, tak? Tak, jest, prawie. No to teraz, panowie, szukamy jego bazy. Poczekam od razu, jak on się pojawi i zaraz będziemy goś... Co? Dobra. O, a, kamera, no tak, bardzo. Ej, dobra, słuchajcie, ale mam pomysł, słuchajcie. Jeśli on zrobi, ma tajną bazę, to no. My zrobimy tajną bazę w tajnej bazie. I my wtedy będziemy go śledzić w tajnej bazie, kiedy Lolo, on będzie w tajnej bazie. Nawet my, Lolo, nie wiemy jeszcze, czy on ma w ogóle tajną bazę, trzeba to sprawdzić. No albo to... zróbmy sekretny bunkier w tajnej bazie. Sekretny... O, dobra, nagrywam na zewnątrz, I uchronimy się przed tsunami. Bunkier w bunkrze i sekretna baza w sekretnej bazie. Tak, a na końcu genialny wybieramy, pomysł, tak. Wybieramy dobry tunel. Grajmy w schowanego z prześladowcą. Yes. Ej, czemu on się nie pojawia? Ja go nigdzie nie... Czekajcie, pochodźmy gdzieś dalej. Chodźmy no, gdzieś kamera dalej. Może, co? No nie, bo na kamerze tak on musi się pojawić najpierw. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie on może być. Ja go nie widzę nawet. Kamerę, dobra, to odpalam dookoła. Kamerę, czekaj. No i co? Lolodom! Muszę go znaleźć. Lolodom! Jaki Lolo? Co mój dom? Widzę go, dobra, mam go. Zignął mi. Ja go już widzę, dobra, chodźcie za mną teraz. Gdzie jest, bo ja go nie widzę? Idę. Chodźcie cały czas za mną po prostu podążajcie. Dobra, podążajcie za mną, obcy. Czekaj. Widzę świat na różowo aktualnie. No to idzie, ładnie. Się wspina do góry. Ej, a myślicie, że Milki... wspinaczki. A myślicie, że Milki cały czas widzi świat na różowo, czy nie? Milki, mi się wydaje, że cały czas chodzi z tym aparatem odpalonym. Z Vincentem na ramieniu. Ty, on idzie do naszych Może ma bazę w naszych skinach? A ciekawe, czy Vincent już zrobił kupę na klawiaturę, Milki? No to ciekawe na przykład. Co to za teoria w ogóle? Muszę jej zapytać. Ja byłem świadkiem, ja to widziałem. On idzie do więzienia. Może on ma jakichś swoich więźniów? Patrz, on się idzie sam zamknąć do więzienia, no skoro... Ej, kurde, zrobiłem zdjęcie. Nie widzę go, czekaj. Keeper tu jest. Czekaj, mam odpalone. Jest tu, widzę go. Dobra. Czemu chodzi po więzieniu? Zobok mnie, dobra. Dawaj, Dave, chodź, Keeper jest, dawaj, szybko. Ej, Dave, co ty robisz? Nie miałem wyboru. Nie tak głośno. Dobra, sorry, chłopaki. Co on robi? Gdzie jest? O nie, muszę się zamknąć w tym więzieniu. No patrz, bo on tak krąży. On może szuka swoich więźniów, może on ma kogoś uwięzionego. Mam teorię, ej, on ma tajne przejście w lawie, musimy to wypróbować. Ej, co to było? Jak on... Co? On przeskoczył. Ła, tu jest lawa! Nie widziałem, bo widzę na nie... Panowie, straciłem go. Ale gdzie on jest? On przed... Nie. To jest woda.
On przeniknął mi przez ścianę. A jest woda. Dobra, odpalam. W tym tunelu myślisz, że będzie? Są tunele Pennywise'a. Czekaj. Kogo? Szukajcie, a wy przecież go nie widzicie, tak go macie szukać. No właśnie, no ty się tam z tą kamerą, a tu? Nie widzę go. A to? Co to? Nie wiem, nie wiem, no tam jest spadek do ostatniej kratki, tam nie idźcie. Jest, mam go! Gdzie? Mam go! Chodź, no dobra, no my go nie widzimy, ale prowadź no. Zszedł? Ej, tutaj na tenie coś jest! Chodź tu! Secret basic! O kurde. Dobra. Ej, tu jest zombie! Kilofon, mam tylko. Miałem sikierkę, ja nie widzę, jak to wygląda przez ten. Dobra, ja włączam kamerę, zniknie mi teraz. Włączam kamerę i on mi zniknie, uwaga. Włączam kamerę. Dobra, elegancko. Ja nie widzę go. Zniknął mi na oczach, ale to jest dziwne. Dobra, schodzimy, musimy sprawdzić, co to jest. To normalnie jest podwinięte. I what? What? Ale wielkie. Co to jest? No ty tu mieszka? No kurde, on tu może mieszka. Patrz, normalnie ale jedzenie ładne. Ma. Ma żamę. Ma zboże. Ma enchant, ja wszystko ma. Nie. To jest mój dom. To jest twój dom? Co tu robi mój dom? Jaki dom? Ale chata. O ja! To robi? Twój dom? Co tu robi zdjęcie mojego domu? Ej, a co tu w ogóle robi moje auto? co jest grane? Nawet jak jest brama otwarta. Dobra, zaczynam. Czy ten przysiadowca wie, gdzie ja mieszkam? I to jest twój dom. Nie! A to jest mój dom! Jest Dave'a dom, jest, ma zdjęcia. Ej, może to są widok z kamer? Może to kamery zrobiły ten zdjęcia? Pa, ma stanowisko. On patrzy na kamery stąd. Czyli on tutaj rozkminia. Kradnie mu komputer, nie ma. No nie kradnie, bo się dowie, że tu byliśmy. A, no tak, no dobra. Przecież i tak wie przecież, no on ci widział, nie? Co on zrobi z tym zdjęciem? Patrzcie to, co zrobię teraz. Wiecie, że on mieszka? Dave, ty przyjeżdżasz do mnie. Nie, widzowie, ja się muszę spotkać z Dave'em, ja nie będę mieszkał teraz sam. Czekaj, ja mam pomysł, co możemy zrobić. Znowu diament dajesz, nie możemy śladów robić, mam Lolo. Mam pomysł. Lolo, nie dawaj mu tu takich fejkowych diamentów. Po kłopocie, załatwiłem. Nie, Dave'u, nie możemy, weźcie te diaksy, przecież on się kapnie, czekaj. Ale i tak się kapnie, przecież nas widział tu, przecież tego śledziłeś. Nie, olać, chodźcie. Może on chciał, żebyśmy tu przeszli. Ty, a to jest jakiś pomysł. A może on chce? Ej, patrzcie to! Nie, co dobra, jest? Ja mam pomysł. Ej, natychmiast to jest pułapka. Słuchaj, patrz, ja mam pomysł. Skoro on ma twoje zdjęcie domu, no to prawdopodobnie tam zmierza. Musimy się na to przygotować. Jadę do ciebie. Dobra, widzowie, ja się spotykam z Dave'em. A wy mi piszcie, widzowie, jak mamy zabezpieczyć mój dom.